Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję pani przewodnicząca. Jeżeli można, to bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani przewodniczącej za wkład w pracę Gminnej Komisji Wyborczej, a za pani pośrednictwem wszystkim członkom komisji, jak również członkom obwodowych komisji wyborczych. To jest gigantyczna praca włożona. Widzieliśmy tę pracę jeszcze w poniedziałek do późnych godzin. Nie tylko czas, ale bardzo duży wysiłek i odpowiedzialność za tę pracę. Także pani przewodnicząca, bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję. Również przekażę wszystkim swoim koleżankom z obwodowych komisji wyborczych oraz z gminnej komisji, chociaż niektóre są dzisiaj na sali, na pewno przyjęły podziękowanie, a resztę postaram się przekazać gminnej komisji. Bardzo proszę. Jeżeli można jeszcze dwa słowa, panie przewodniczący, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji przeprowadzenia tych naszych najważniejszych wyborów. No tutaj muszę wymienić kilka osób, pracował cały sztab ludzi i nie sposób wszystkich je wymienić, ale najbardziej chyba zaangażowane to były trzy główne osoby. Pani sekretarz gminy Wiesława Wojtaczno, pani Mieczysława Majchrzak, pani Anna Nowak. Naprawdę jest to gigantyczna praca wykonana i za tę pracę ponadstandardową, ponadnormatywną bardzo serdecznie wszystkim państwu dziękuję. Dziękuję. Nie lubię mężczyznom dawać kwiatów, ale tym razem się naprawdę należy. Gratuluję. Serdecznie dziękuję. A ja myślałem, że to dla pani przewodniczącej. Ale jeżeli państwo pozwolą, jeżeli ja jestem dysponentem tych kwiatów, to pozwolę sobie przekazać do pani przewodniczącej serdeczne podziękowanie za jej pracę.